Siemano, cześć, witajcie w kolejnym odcinku, jestem Patryk i dzisiaj nagrywam dla was kolejny odcinek, a dokładnie dzisiaj pokażę wam 5 aplikacji, które mam na telefonie, są naprawdę fajne i nawet użyteczne. Będą to aplikacje darmowe, które możecie sobie na spokojnie pobrać ze sklepu Play. Na pewno działają na Androidzie, nie wiem jak dokładnie jest tutaj z iOS-em, ponieważ ja mam Androida i ja po prostu używam na Androidzie tych aplikacji. Możecie napisać, jeżeli wy używacie iOS-a, czy wam to działa. Oczywiście w komentarzach. Zachęcam was również do zostawienia łapki w górę pod filmem, jak i komentarza, czy takie coś wam się podoba, czy chcecie takiego czegoś więcej, coś z tymi aplikacjami na telefon. Możecie oczywiście zasubskrybować kanał, jeżeli chcecie zostać na dłużej, ponieważ mnie to zmotywuje, będzie super. Znaczy, łapka w górę też mnie bardzo motywuje, więc ją zostawcie. A ja to chyba nie będę dłużej przedłużał, wam po prostu będę zacznę już pokazywać te aplikacje, które ja mam na własnym telefonie. Dobra, więc możemy sobie chyba przejść te 5 aplikacji, które są naprawdę fajne. Na pierwszym miejscu ja mam tłumacz polska-angielski, ponieważ mi się on przydaje dosyć, czy to odrabiam pracę domową, czy to po prostu chcę się dowiedzieć, jak to słowo jest po angielsku, nie? To sobie po prostu wchodzę, sobie wpisuję na przykład it, wiadomo, to jest łatwe. A czekajcie, bo dałem, tu możecie sobie wszystko zmieniać, nie? Czy chcecie z języka angielskiego na polski, czy z polskiego na angielski. Ja teraz z języka angielskiego it i mi pokazuje jeść, więc spoko, mogę sobie na przykład dać tutaj napiszemy sobie cmentarz, nie? Cmentarz i cemetery, graveyard mi wszystko pokazuje, więc to jest dosyć fajne. A na dodatek cmentarz. Możemy sobie to jakby przeczytać, usłyszeć, tylko wy tego nie będziecie teraz chyba słyszeli, bo nie mogę nagrać dźwięku z telefonu. No i to chyba na tyle z tej aplikacji. Tak jak mówię, dla mnie ona jest przydatna i dosyć spoko, ponieważ mogę sobie, tak jak mówię, albo jak chcę sobie sprawdzić jakieś słowo, którego nie rozumiem, albo po prostu sobie przetłumaczyć słowo, które chcę znać już. Następną aplikacją, którą ja używam, jest YouTube Studio. Jest to aplikacja, może nie aż tak bardzo potrzebna takiej ostatniej osoby, ale dla mnie, czyli jakby dla youtubera, jak i dla innych youtuberów, jest to aplikacja przydatna. Jak widzicie, wszystko mi tutaj pospadało. Liczba subskrybentów, wyświetlenia, czas oglądania, wszystko spadło, jest poniżej niż było wcześniej. Szacowane przychody są 0, więc nie przejmujcie się, nie zarabiam na was. A tutaj w panelu jeszcze możecie sobie wejść w analizę i już wam pokazuję, co tu się dzieje. Subskrybenci to jest 60% na widzowie, bez subskrypcji 40%. Naprawdę, ludzie, nie subskrybujecie mnie teraz. Ale naprawdę, teraz zejdźcie sobie w dół, scrollem, czy to na telefonie, to sobie palcem przewincie i zasubskrybujcie kanał razem z dzwonkiem, proszę was, bo naprawdę, jest to dosyć spoko dla mnie, że wiem, że mam tyle widzów i oglądajcie moje filmy, tak, bo nie potrzeba mi jest więcej pustych subów, bo wiem, że mam jakieś, każdy ma jakieś tam. No i mamy tutaj naprawdę wszystko, oceny pozytywne i inne rzeczy, nie? Czas oglądania, wszystko tutaj tak naprawdę macie pokazane, jest to spoko. Przychody, no ale ja nic nie mam, chociaż wyświetlę, dobra. A nie, przychody tutaj 0. Więc tak jak mówię, ja na was nic nie zarabiam, nie bójcie się. Odkrywanie, tutaj macie różne rzeczy. Następną aplikacją, też można powiedzieć, że dla youtubera, ale niekoniecznie, mamy Subscribe Count. Jest to aplikacja, która wam pokazuje ilość subskrypcji. W danym momencie możecie ustawić sobie widget i inne rzeczy. Jak widzicie, mamy tutaj mój kanał. 2652 subskrypcje na ten moment. Tutaj jest odliczanie trochę wyżej niż ta liczba moich subskrypcji i po 10 sekundach, nie, po 15, przepraszam, odnawia się, czyli jest wszystko po prostu prawie w 100% realne, tak jak jest naprawdę. Ale nie musicie sobie tak zrobić, bo możecie sobie na przykład zdać czekajcie, gdzie napisałem i mi powinno już znaleźć chyba, nie? Tak, PewDiePie'a, wchodzicie sobie na tą osobę, 62 milion subskrypcji, wow. I możecie sobie dodać tutaj gwiazdkę, dobrze powiedziałem, bo myślałem, że źle powiedziałem. No i macie tutaj u niego gwiazdkę, wiem, że jeszcze czekajcie. Tu możecie od razu zasubskrybować, to mi da na cały ekran, aha, tak. Ale nieważne, nie o to mi chodziło. Jak zaznaczycie tą gwiazdkę, to wam po prostu tutaj doda do jakby zasubskrybowanych kanałów. A jak dacie sobie dzwonek, o, ten dzwonek, to tu możecie napisać sobie, że na przykład jak osiągnie, o nie, źle napisałem, tutaj za chwilę przyjdziemy. Napiszemy, że na przykład osiągnie 100, 0, 0, 0, a czekajcie, za dużo 0. Tyle, to przyjdzie mi powiadomienie, ja u siebie mam ustawionego. Ustawmy na razie 5000.
przyjdzie mi po prostu powiadomienie, jeżeli u mnie będzie 5000 subskrypcji. Jak widzicie, cały czas dochodzą u PewDiePie'a subskrypcje. Cały czas tutaj jest plusik, plus 4 na ten moment. Pojedziemy sobie i tutaj cały czas leci mu do przodu. Wy też zostawcie tego słowa. Sorry, że tak cały czas gadam o tych subskrypcjach, ale tak wyszło. Tak wyszło, naprawdę, sorry. Ja tutaj PewDiePie'a sobie mogę... Wiecie, można tu sobie wszystko ustawiać, jak się chce, a można coś przesunąć i usunąć. Jeszcze można przywrócić, jakbyś się pomylił. Ale ja usuwam. Następną aplikacją jest aplikacja, której na ten moment używam. Jest to Due Recorder. Jest to aplikacja, dzięki której możecie sobie nagrywać wasz ekran z telefonu. Macie tutaj też screenshoty, możecie nawet live'a przez to prowadzić. Ale przyjdziemy tutaj do ustawień. Możecie Full HD sobie ustawić, czy 60 klatek. Wszystko możecie sobie ustawić tak, jak chcecie i będzie wam to nagrywało. Ja tego na ten moment używam i wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Macie też odliczanie, czyli przed nagrywaniem macie 3 sekundy, żeby jeszcze wszystko przygotować i lecimy, nagrywamy. No tak mówię, tu jest dużo rzeczy, znaki wodne, możecie sobie ustawić nawet, że macie swój znak wodny, że ma pisać Patrol Original, tak? Możecie to ustawić. Ale tego nie sam język, wszystko tutaj naprawdę macie. Tutaj możecie nawet edytować filmy chyba w tym. Ja jeszcze tego tak nie patrzałem, bo ja używam tylko do nagrywania tej aplikacji, więc mi wystarcza nagrywanie w niej. Ale jest naprawdę spoko, ponieważ, no widzicie, ja jej używam i wydaje mi się, że jest spoko obraz. Ostatnią aplikację już widzicie, ale teraz wam jeszcze powiem jedną rzecz. Ja mam na ten moment 28% baterii, a wy możecie napisać, ile wy macie teraz w telefonie baterii, ja wam wtedy przypnę serce. Fajna, wydaje mi się, że to jest taka fajna komunikacja, jakby... Komunikacja? Integracja chyba z widzami, tak? Tak to się mówi, chyba tak. Więc napiszcie, ile wy macie procent baterii na ten moment, ja mam 28, napiszecie, że macie na przykład 65, to wam przypnę serce. Napiszecie, że macie 100, to wam przypnę serce. Napiszcie, ile macie procent baterii, tylko pamiętajcie o tym, o procencie, bo jeżeli nie będziecie procenta, to ja po prostu nie wiem, o co chodzi. Napiszecie z procentem, macie serce gwarantowane. I ostatnią aplikacją jest McDonald's. Jest to aplikacja, chyba każdy wie, o co bardziej chodzi, restauracji. I tutaj po prostu macie jakieś oferty, zniżki, gdzie możecie sobie kupić na przykład, czy to hamburgera, czy to sobie coś, jakiegoś loda, czy to kawę, czy cokolwiek możecie sobie kupić po prostu taniej. Po prostu to są kupony, tak? Kupony rabatowe. Wydaje mi się, że są naprawdę też spoko i naprawdę można na nich tutaj fajnie sobie skorzystać i zaoszczędzić trochę kasy. To będzie dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że wam się taki odcinek spodobał. Jeżeli tak, to jeszcze raz o tej łapce w górę wam przypomnę. O subskrypcji już nie, bo już tyle mówiłem, że już to trochę lekka przesada. Napiszcie jeszcze w komentarzu, czy chcecie więcej filmów z tych aplikacji, ponieważ ja wam mogę to nagrać. Naprawdę nawet spoko się to nagrywa, montuję, wydaje mi się, że też. I będzie wszystko w porządku, tylko napiszcie, czy chcecie więcej aplikacji. Mogę dołożyć jeszcze gry, na przykład gry, w jakiej gram. Czy to jakieś aplikacje, których najczęściej używam, piszcie po prostu, a ja wam to mogę nagrać, bo wydaje mi się, że to jest spoko. Dziękuję wam za oglądanie i do następnego. Siema!